Witajcie, nagram teraz taki nietypowy filmik. Tutaj jest sprinter cacuszko, który robiłem dokładnie 3 lata temu. Ten sprinter to jest laweta. Sobie, no, to była taka rama, chłop sobie zrobił lawetę i jeździł przez 3 lata. On miał oryginalnie 100, chyba 20 tysięcy. Już jest na... Czekajcie. Natłuczone jest 530, no prawie 540. Prawie 540 tysięcy. No to pokażę wam stan mojej blacharki po 400 tysiącach i 3 latach. Tutaj zaczniemy sobie od tego. Tutaj oczywiście nie demontowałem tych błotników, bo to też miało być, tak wiecie, szybko zrobione, także tylko tutaj widać to, co było, delikatnie zaczyściłem purchelki, no i wiecie, ile weszłem bożkiem, delikatnie i zamalowałem. No to wiadomo, że to wyjdzie, bo to trzeba było od początku zrobić dobrze, czyli zdemontować błotnik i wiecie, od środka go poczyścić i w ogóle. No ale to wiadomo, tu nie ma co się rozwodzić, po prostu tak było. Tutaj, jeżeli sobie obejrzycie filmik, wymieniałem, no, nie wymieniałem całego błotnika, tylko tutaj wycinałem rancik. Tutaj nawet widać, o, widzicie, moje takie jeszcze kawałki są niedoszlifowanych tych zgrzewów, ale ja to tak robię, że nie szlifuję tego do końca, żeby to, wiecie, było bardziej takie, no, mocne, powiedzmy. Także tutaj widać, że jest bardzo, bardzo fajne. Nie ma śladów żadnej rdzy. Oczywiście właściciel nic nie konserwował w tym samochodzie, nic go nie czyścił, nic nie robił, żadnych zaprawek, bo on na to nie miał czasu. No ale po takim okresie przejechanych kilometrów jestem zadowolony, bo tu, gdzie żem spawał i swoimi wiejskimi sposobami konserwował, to ja nawet nie widzę tego, bo tu tak słońce świeci. O! No ale widać, nadkole jest bardzo ładne, tu gdzie zawsze jest największe, wiecie, narażenie na jakieś kamienie, na wilgoć, na jakieś tam takie, no wiecie, dziadostwa. I środek też jest zdrowiutki, o, to jest moja blaszka jedna, czekajcie, gdzie jest mój palec, o, tutaj, no, tu było spawane, jest w miarę ładnie, jest, no powiem, że bardzo ładnie jest, myślę, że test czasu, to spawanie wytrzymało. Szpachla, tutaj była dawana szpachla, też żadnych pęknięć, nic nie by wychodziło, jest dobrze, jest bardzo dobrze, powiedziałbym. Tutaj, czekajcie, chyba, o, tutaj też robiłem, o, tu wymieniałem kawałek progu, tak, tu potem był wymieniany kawałek progu i tu, no, to tak delikatnie tak zaczyna tutaj wychodzić. No nie, to chyba jest jakiś taki syf, bo widzę, że pod spodem jest białe. Także tak to wygląda. Zobaczmy sobie, położę się na trawę, zobaczmy, jak to wygląda od środka. No, w środku jest, widzę, ładnie. Wszystko, nie ma tragedii. Zobaczmy, jak wygląda tutaj konserwacja. Oczywiście nie było nic konserwowane, także teraz zobaczmy, jak wygląda w ogóle jakaś tania konserwacja, czy tam coś. O, proszę bardzo, czyli tania konserwacja. O, widzicie, jeszcze jest wszystko fajne, jest wilgotne, nic nie jest skostniałe, żadnego dziadostwa, czyli moje sposoby się tu sprawdzają. Aż czuję palcem, jak w tej nałączeniu tym dolnym, o, jak się nazbierało, czekajcie, o, błoto się zbiera, widzicie, ono to wchodzi sobie, ta woda tutaj jest i ona tutaj zbiera, o, to jest trochę błota, nie wiem, skąd to się wzięło, no ale jest, piasek, znaczy błoto, czekajcie, o, taki piaseczek, widzicie? No ale jest zakonserwowane, czyli moja konserwacja też tutaj działa. Jest, czekajcie, bo żebym zgubił. Zgubiłem koreczek. No, także tak to
Tak to wygląda. No, jest jest gites. No, co tu dalej? Tutaj robiłem też drzwi. Drzwi robiłem, już nie pamiętam, ale tak patrzę. Aha, dotąd gdzieś tutaj były wymieniane. Nie, przepraszam. Dotąd tu były wymieniane. Tutaj widzę, mamy delikatnie coś zaczęło wychodzić. Ale to wychodzi na tej oryginalnej. Bo tu jest dotąd oryginalne, tu było robione. Tutaj mój dół. O, widzicie paluchem, jakżem tutaj ten tu widać. No jest w miarę ładnie. Tutaj tylko mamy rdzę, ale ta rdza to jest od tego, widzicie, tutaj uderza o ten plastik. Tutaj mamy, patrzcie, syf. On tu się, widzicie, syf się zbiera tu pod tymi uszczelkami. Tu się zbiera syf i rysuje nam drzwi. No, tutaj na boku rdzy nie ma, ale tu już widać, że jakieś ścierwo jest w kanaliku odpływowym. No, już są delikatnie, zaczynają się zapychać, także to musiałby sobie właściciel wyczyścić. No, także tak to wygląda. Oczywiście drzwi też nie były konserwowane. No i to przez to, że tutaj dotyka ta, no, farba tutaj dotyka tego, to troszeczkę farba tu zeszła i się zaczęła tutaj rdza już wychodzić. Co tutaj dalej? Czy tutaj coś? No, tutaj też spawywałem kawałek progu. Czekajcie, gdzie to jest? O! Tu jest moje otworowe. Raz, dwa. Niestety nic nie widzę przez ten telefon, bo mi pada słońce, ale... No, ale tu było wstawiane. O, moje otworowe zgrzewki. Jest fajnie, zero rdzy. Nawet tu widać moje takie nierówne docięcie tej blachy, którą tu stawiałem od środka, ale to tam nie ma znaczenia najmniejszego, bo nic nie dzwieje po tylu kilometrach. Tutaj zobaczę, jak wygląda od środka. Czekajcie, niech się skupi. No, od środka też jest tutaj zdrowo. Tutaj było, czekajcie. Tak nie, no Boże, no niewygodnie się to kręci, ale musicie mi wybaczyć. No co, tu było wymieniane, tu chyba nawet jeszcze zostały kawałki oryginalnych tych, o. No jest zdrowo, może być. Nic tu nie wychodzi, wszystko się fajnie trzyma. Jest git. No, także tak to wygląda. Zobaczmy drugą stronę. No. Tutaj widać. Czemu to się nie chce skupić? Co za kurewski telefon? Strona no, pasażera. Też tutaj, wiecie, gdzie było zacieśnione. No to tu nie ma opcji. Musiało trochę wyjść. Mój narożniczek. Też bardzo fajnie z tej strony. Nic nie wychodzi. Czekajcie, tu jest jakieś coś, ale... A nie, to jest farba. Jest dobrze, wszystko dobrze trzyma. Na szpachli. Na szpachli. Co za dziadowski telefon. Na szpachli też nie ma żadnych pęknięć, nic nie ma, jest git. Te drzwi są oryginalne, tutaj tylko było czyszczone, jak widać czyszczenie tutaj, no, tu trzeba wymieniać czyszczenie i szpachlowanie, to nic tutaj się, na nic się tutaj nie zdaje. Widzicie, to mam oryginalne drzwi tutaj, to jest oryginalne, tutaj ja nic nie kombinowałem, no ale wiecie, to miała być szybka akcja, już wspominałem. Co tu dalej? Czy w tym progu coś robiłem? Nie, tutaj mamy oryginalne. Tu mamy... Aha!
Tu wymieniałem, o, widać moje zgrzewy. I też nie ma śladów żadnej tam korozji. I zgites. Zobaczmy, jak to wygląda od środka. O, zaszło trochę słońce. Będzie lepiej. Będzie lepiej nagrywać. Czekajcie. No, tak to. Tak to wygląda. Tu mamy koreczek. Spróbujemy go otworzyć. Gdzie to dziadostwo jest? Zaraz jakieś kleszcze mi tu powchodzą. Nie chce się otworzyć. Oba jest. Co tam w środku? O, możecie zobaczyć. Konserwacja bardzo dobra. Chociaż może dlatego, że jest bardzo gorąco, teraz ona się roztopiła, ale tak czy owak jest. Konserwacja jest świeża, nie jest skruszała ani nic. Czyli jest. No jest dobrze. No dobra, to tyle chciałem wam pokazać, jak to wygląda po 3 latach i 400 tysiącach. Tu drzwi nie były robione, to wiadomo, to na narożnikach wychodzi. A czy tu coś robiłem? Nie. Tu mamy dół mamy kawałek, no jest oryginalnego. Aha, i tu było spawane, bo widzę moje bukwy. Także tak to wygląda. No. Myślę, że nie ma tragedii. Może być. Dobra. Ja zamykam tą lawetę i idę się brać za następną lawetę. Trzymajcie się.